Cześć. Dzisiaj o kompasie. Co to jest? Co to nam daje? A na morskiej łódce nieodzowne wyposażenie. To jesteśmy na mojej morskiej motoróweczce, ale również przydatne na śródlądowych łódeczkach. Pokazuje nam, w jakim kierunku się poruszam. I teraz, jak to działa? Jak to odczytywać? Co robić, żeby zmieniać kursy? No, o tym sobie teraz powiemy. Zapraszam do oglądania filmu. Przyjrzyjmy się bliżej kompasowi. Daliśmy zbliżenie. No, poruszamy się teraz kursem jakieś 315 stopni. Oznacza to, że idziemy na północny zachód, bo kurs to jest nic innego jak kąt mierzony między północą, no a kursem, w jakim kierunkiem, w jakim się poruszamy, zawsze w prawo. No i ten kompas pozwala nam określić położenie, w jakim kierunku się poruszamy. Zobaczcie, jeżeli ja będę zmieniał kurs, to kompas będzie się jakby kręcił, chociaż nie jest to do końca prawda, bo tak naprawdę to my się kręcimy wokół kompasu. Zaraz wam to pokażę. No i zobaczcie, to nie kompas się kręci, tylko my wokół kompasu. Oczywiście jakiś ruch tam pozostaje, bo opór daje, ale zobaczcie, północ jest cały czas z tej strony, z tej samej strony, bez względu na to, jak obrócimy kompas. To my się kręcimy wokół kompasu, a nie kompas się kręci wokół nas. Mamy tutaj pozycję naszego statku. Statek nasz stoi sobie w dryfie teraz, nie porusza się. COG pokazuje kurs overground, nic nie pokazuje. Mamy taki symulator, więc sobie włączymy nasz ruch statku. Ruszył. Dajmy mu prędkość, no niech będzie 7 węzłów, 6, speed 6. No i mamy COG 360 stopni. 360 albo 0 inaczej, bo pełen okrąg ma 360, więc czy 360 czy 0 to jest to samo. Oznacza, że płyniemy dokładnie na północ. Tutaj mamy północ ustawioną na górze mapy, jak na mapie papierowej. Kurs 40, no oznacza, że prawie płyniemy, robimy dokładnie 45, tak? Kurs overground 45 oznacza, że płyniemy na północny wschód, bo 45 to jest dokładnie kąt między północą a naszym kursem. To jest taki kąt, tak? Kurs 90 będzie oznaczał, że płyniemy dokładnie na wschód. No, zobaczcie, jest to kąt prosty, 90 stopni, czyli kąt między północą a kierunkiem, w jakim płyniemy. Czyli 90 stopni to jest na wschód. Jak łatwo się domyśleć, 180 to będzie dokładnie na południe. I to będzie taki kąt, to jest tak zwany półpełny, 180 stopni, oznacza, że płyniemy na południe. 270 będzie oznaczało, że płyniemy na zachód, bo kąt mierzymy w prawą stronę, czyli tutaj od północy tak mierzymy, czyli to jest 180 plus, znaczy tu jest 180 i plus jeszcze 90, to jest 270. To jest taki kąt, to znaczy, że płyniemy na zachód. Tak? A jeżeli ustawmy sobie 315 na przykładu, no to znowu jest to kąt między północą a naszym kursem, ale mierzony w prawo, tak? Czyli to jest taki duży kąt, to oznacza, że płyniemy na północny zachód. Tak? Kąty mierzymy zawsze w prawo. No i znowu, żeby wrócić do kursu na północ, no to musimy ustawić kurs 0. Już troszeczkę przejechałem poza północ. Tak, i znowu płyniemy kursem 0. I tak po prostu należy to rozumieć, że kurs to jest
kąt między północą a kierunkiem, w jakim zmierzamy, ale mierzony zawsze w prawo, zawsze zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zresztą o, tu sobie przesuniemy. Zobaczcie, jest taka podpowiedź na kompasie takim. Tutaj taką mamy różę kompasową. Są one też drukowane na mapach. 0 jest zawsze na północ, 90 jest na wschód, 180, tak, tu od centrum w dół, jak płyniemy, to jest 180, to jest na południe, 270 na zachód, no i 0 bądź 360, bo to nie ma znaczenia, jest to jedno i to samo, jest to na północ. Przyjrzyjmy się bliżej kompasowi. Akurat teraz pokazuje nam 305, 310 stopni. Mamy to tutaj na tej podziałce. Oznacza to, że poruszam się, jestem skierowany w kierunku północny-zachód. Jeżeli będę zmieniał kurs, kompas jakby kręci się, chociaż jest to złudne, bo tak naprawdę to my kręcimy się wokół kompasu. Zwróćcie uwagę, że jeżeli zmieniam kurs w prawo, to cyferki nam się zwiększają, wartości rosną, 60, 70, 80, 90 i tak dalej. Czyli jeżeli chcemy zwiększyć kurs, zmieniamy kurs w prawo. Tak, i w lewą stronę analogicznie też będzie nam się zmieniał kurs, tylko cyferki będą malały. I tak naprawdę to my się kręcimy wokół kompasu, a nie ten kompas się kręci. Zaraz sobie to pokażemy. I jeżeli by mnie ktoś poprosił o zmianę kursu, nie wiem, zobaczcie, ze 120 na 90, to muszę zmienić kurs w lewo, bo w lewo jak skręcam, to cyferki mi się zmniejszają. No mamy wskazanie kompasu 120 stopni, a tutaj mamy taki parametr, kurs over ground, COG, 127, one prawie się zgadzają, no nie do końca, bo na kompasie tu widzę jest około 115, tu mam 130. Skąd ta rozbieżność? Ano ta rozbieżność wynika stąd, że tu jest kurs kompasowy podawany, który ma dużo poprawek. O tych poprawkach możecie poczytać między innymi w naszych książkach, czy nauczyć się na naszych szkoleniach, czy z e-learningów. No a ten już tutaj te poprawki uwzględnia i pokazuje kurs drogi nad dnem. No ale zobaczcie, 130 pokazuje, że właśnie poruszam się gdzieś w kierunku południowego wschodu. Ja mam mapę, zawsze lubię mieć zorientowaną północ do góry, więc widzę, w jakim kierunku się poruszam. No i mam nadzieję, że kompas nie będzie już teraz żadną tajemnicą. Nic skomplikowanego, bardzo pożyteczne urządzenie. No co, do zobaczenia na wodzie. Zapraszam też na nasze szkolenia. Cześć!